Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No będę brzmiał tak samo jak w Zajawce, no ale nie wszyscy będą oglądali Zajawki przed premierą, także bądźcie cierpliwi. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, ankieta, ona się pojawi w dziale społeczności, także możecie głosować. Pytanie jest bardzo proste. Co jest traktowane, najgorsze potraktowanie psów w przeszłości przez dzisiejszych polityków? Na dole dam sznureczek do tej społeczności, jeżeli nie będziecie w stanie znaleźć. W każdym razie pierwsze pytanie jest zostawienie psa pod opieką i wyjazd na wakacje do Meksyku. Czy gorsze jest trzymanie psa w klatce na dachu samochodu, kiedy w trakcie podróżowania z rodziną 600-700 kilometrów? No i trzecie, czy najgorsze będzie zjedzenie psa w młodym wieku w kraju, gdzie jedzenie ich jest normą? No i dlaczego to taki dziwaczny filmik dzisiaj jest? No dlatego, że Ted Cruz jest z Teksasu. Także Teksas olejem pachnący. No i tam wielka tragedia jest, no tragedia, no ciekawa sytuacja, bo mróz przyszedł, Teksas nie jest przygotowany tak za bardzo na te mrozy. Tam przestali używać środowiskowcy, wyeliminowali, można powiedzieć, węgiel. Węgiel produkował około 1/3 energii elektrycznej w Teksasie. Teraz produkuje już tylko 8%. Turbiny wieczne, no to już tam jest 30 parę %, no ale wiadomo, kiedy wieje, to jest prąd, kiedy nie wieje, to nie ma prądu, kiedy jest słońce, to jest prąd, kiedy nie ma słońca, to nie ma prądu. Także z problemem jest w zasadzie magazynowanie prądu, co nie jest tanią sprawą. Te wszystkie akumulatory, nie akumulatory, które ludzie proponują, to zajmuje bardzo dużo czasu wyprodukowanie energii, no i jest drogie. Na długie nie starcza, no to też te akumulatory to starczają 5, 10, 15 lat. Ludzie proponują najróżniejsze składowanie, powiedzmy, energii w wodzie, no czy w ciężarze, to także pompują wodę na wysokie poziomy, później woda spada, no ale to jest mniej niż 50% wydajności, każdy normalny rozumie, że trzeba energii, żeby wpompować, później żeby energia zeszła. Turbiny powietrzne w Teksasie kupowali nie na klimaty, powiedzmy, północne, także ten olej to się zamienia w smar się zamienia w zasadzie w słoninę, no i te turbiny się nie kręcą. No i Ted Cruz, polityk z Teksasu, on popatrzył się na ten Teksas, no i mówi, co ja mam tutaj robić, pojadę może do Meksyku. No i pojechał do tego Meksyku, tam córki go chciały, on niby mówił, że to, no optycznie to jest faktycznie do kitu, tak? Jest cała ta pandemia, jest cały ten kryzys w Teksasie, no ale go przyuważyli, zrobili mu zdjęcie. No i oczywiście komunista, dziennikarz pojechał do jego domu, zadzwonił z jakiegoś powodu, nieogrodzony ten dom, zadzwonił do drzwi, no i piesek przybiegł do drzwi, jakieś francuskie z szybami, nie z szybami. Ten popatrzył, no i cały artykuł napisał na temat, jak to Ted Cruz zostawia psa. No dopiero tam w 7 czy 8 paragrafie wytłumaczył, że Ted Cruz nie zostawił tego psa, no bo ten pies, bo jak on tam łaził po tej posesji, no to przyjechał jakiś strażnik czy jakiś człowiek odpowiedzialny za to. No i ten komunistyczny dziennikarz, żeby tylko dokopać Cruzowi, republikaninowi, no to się spytał, kto wychodzi z psem, a on mówi, no ja wychodzę z psem, no jakiś tam pudelek czy jakiś inny. No ale widać jaki kretynizm dzisiejszych dziennikarzy i jakie wredność i perfidność. Jadą do polityka
jadą do polityka, nie mając co napisać, że się skoncentrują na psie. No ale to Ted Cruz, no, to jest taki hardkorowy no, konserwatysta, republikanin, dosyć długo w polityce. Mądry człowiek, taki trochę zaniedbany, nieogolony ostatnio, ale to wygląda na to, że jest moda wśród polskich dziennikarzy, też są nieogoleni, tacy siwi, jakby wstali z łóżka niedawno, no ale to inna sprawa. Także to było pierwszy wybór, zostawienie psa pod opieką i wyjazd na wakacje do Meksyku. Czy to jest najgorsze? Drugie to jest trzymanie psa w klatce na dachu przez 600 kilometrów. No tutaj to historia dotyczy kogoś innego, to jest Mitt Romney. Mitt Romney, no to jest łachudra polityczna. On udaje konserwatystę, republikanina, no ale dwa razy nóż wbił w plecy Trumpowi. Jak Trump został prezydentem, to poszedł na kolana, uklęknął i błagał go o jakieś tam ministerstwo. Trump mu nie dał, także w zeszłym roku Mitt Romney, kiedy było pierwszy ten usuwanie prezydenta, ten impeachment, kiedy Trump zadzwonił na Ukrainę, mówi: ej Ukraińcy, powiedzcie mi, co się dzieje z tym synem Bidena i z Bidenem, dlaczego Biden zaszantażował was, że wywaliliście prokuratora ukraińskiego, który patrzył się na jakieś machlojki syna Huntera. To była pierwszy impeachment. No i właśnie ta łachudra Mitt Romney, on głosował za tym, żeby usunąć Trumpa. Teraz był drugi cyrk tego impeachmentu za to, że w kilkaset tysięcy protestujących poszło do Waszyngtonu, no i kilkuset szalonych napadło na Capitol, no i chcieli przyłożyć łatkę Trumpowi, że to była jego wina. No to właśnie ten Mitt Romney, łachudra, on w Utah był. On w Utah tam lata temu, kiedy była olimpiada zimowa, no on jako gubernator tam, no, pokręcił, wykręcił, ale w każdym razie udała się ta olimpiada w Salt Lake City. Później, żeby kandydować na prezydenta, no to przyjechał do innego stanu, przyjechał do wschodniego stanu Massachusetts. Tam zahachmęcił w ciągu pół roku czy coś, został politykiem. Tak, także to też jest makabra, jak w Ameryce można wejść na tą, w Ameryce, w Polsce to oni mówią na jedynkę, na tą pozycję jedynkę, to jest właśnie ten Mitt Romney. No i on w wspomnieniach swoich pisał, że kiedy z rodziną, kiedy miał tam, nie wiem, 30-40 lat, no i te dzieciaki miały 5-10-15 lat, no to pojechali w podróż tam przez kilkaset kilometrów, no i nie mieli co zrobić, to na bagażniku. No mieli taki ten station wagon, czyli ten, po polsku to się mówi taki kombi, tak? Nie ma bagażnika od tyłu, tylko cały ten dach jest do końca. No to takie rodzinne kombi z lat tam 70-tych, 80-tych mieli. No i załadowali tam na górę te walizki, jakieś skrzynki, nie skrzynki, no i wsadzili psa. No ten pies na pewno był gdzieś za jakąś inną skrzyną, także ten wiatr nie wiał, no pies nie był w budzie takiej z desek z dziurą, tylko w Ameryce sprzedają takie druciane te klatki, także jest nadzieja, że tam jakoś zawinęli go. No i teraz wszyscy ci sympatycy zwierząt, no to mówią, że on torturował tego psa, bo jak pies zapiernicza w tej klatce 100 km na godzinę przez 700-600 km, no to jest makabra. No to jest to pytanie, czy to zachowanie jest najgorsze potraktowanie przez dzisiejszych polityków w przeszłości. Trzeci przypadek, no to jest zjedzenie psa w młodym wieku, tam, gdzie ich jedzenie jest no, popularne, czy było popularne, czy było normą. No i dotyczy to Baracka Husseina Obamy. No i teraz, zanim ktokolwiek tam zacznie krzyczeć, że to jest rasizm, że to jest ściganie murzynów, że to jest nieludzkie, jak można tak obmawiać i tak dalej, no to muszę powiedzieć, że na stronie 37,
Barack Obama w swojej autografii mówił właśnie o swoim ojczymie, że czy ojcu, no tam była skomplikowana sprawa, ta jego biała matka, no to miała parcie powiedzmy na czarne narzędzia, później ten ojciec jakoś tam spłynął, no ale w każdym razie przez młody Barack Hussein Obama mieszkał w Dżakarcie chyba, no w którymś tam tych muzułmańskich krajów, no i w tym swoim pamiętniku wspominał, że z ojcem kiedyś poszli tam gdzieś, nie wiem, no na targ, czy do jakiegoś baru, czy do restauracji, no i właśnie jadł psa. No w Chinach też są psy popularne. W angielskim menu tego nie ma, ale to trochę jest dziwne, że jadł jako muzułmanin jadł psa, bo w sumie to muzułmanie chyba się brzydzą psów. Niektórzy muzułmanie w Nowym Jorku pracujący jako taksówkarze, czy tam w Uberze, czy coś, no to odmawiają przyjmowania czy przewożenia pasażerów z psem, także tutaj, no ale tak napisał. Także to jest wesoły filmik, jeżeli chcecie, no to zagłosujcie, zobaczymy co to wyjdzie. Ten atak, co spowodowało ten zrobienie tego filmiku właśnie z takimi wyborami, no bo doczepiają się, tak, komuniści się czepiają Teda Cruza, jak nie kijem go, to pałką, tych republikanów po prostu ścigają nieustannie, wyśmiewają, ale jak się popatrzy się na to, co się działo w przeszłości, no to komuniści o tym nigdy nie mówią, komuniści nigdy nie wspominali, wszystko unikają, ten fakt o Obamie, no to ludzie będą drapali się po głowie, ten fakt z Mitt Romney, no to jest zdrajca, tak? Także mam nadzieję, że się trochę pośmieliście, mam nadzieję, że odwiedzicie tą część społeczności, mam nadzieję, że tam klikniecie co i jak. Dziękuję bardzo wszystkim subskrybentom, jest już nas ponad 5000. Dziękuję tym wszystkim świeżym. Mam nadzieję, że lubicie posłuchać. No, jeżeli słuchacie codziennie, to fantastycznie. Jeżeli słuchacie od czasu do czasu, to też jest fantastycznie. Dziękuję za te kliknięcie. To jest poważna sprawa. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzin-dzin o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych i przesłanie dla komunistów, co głosowali na Bidena. Popatrzcie się na ceny, przypomnijcie sobie, jaka była cena benzyny, powiedzmy 3 listopada. No i popatrzcie się, jak ta cena idzie. Ta cena idzie powolutku. Teraz to minęło 4-5 tygodni, no to już jest około średnio w Ameryce, to cena wzrosła 70%. I to nie jest to przez to, że jest większe zapotrzebowanie, czy nie jest to, że to jest zima. To nie jest to. To jest zamknięcie rurociągu, to jest ograniczenia w wydobywaniu na federalnych terenach. To wszystko się składa, to jest polityka Bidena, także tak jak dziwiliście się, jak mało kosztuje wypełnienie zbiornika w samochodzie, a teraz dochodzą następne parę dolarów i parę dolarów i parę dolarów, no i dojdzie do takiej sytuacji, jak było za Baracka Husseina Obamy, albo jeszcze gorzej. Zdrowia dla normalnych.